Jarosław Kowalczyk z grupy BDC Mark Pol Team wygrał trzeci etap 55. międzynarodowego wyścigu dookoła Mazowsza. Start i meta piątkowego etapu zlokalizowane były przed pływalnią Delfin w Kozienicach. Na starcie stanęło blisko 120 kolarzy. Mieli do pokonania 177 km. 4 30-kilometrowe pętle przez Aleksandrówkę, Przejazd i Stanisławice, a następnie trzy okrążenia wiodące przez Wólkę Tyżyńską, Holendry Kozienickie i Wójtostwo. Choć na trasie etapu próżno było szukać stromych podjazdów, zawodnikom i tak przyszło rywalizować w dość trudnych warunkach. Dzisiaj było ciężko przede wszystkim z powodu upału. W takich warunkach 180 km to jest naprawdę, jest co jechać. I myślę, że to głównie decydowało o trudności dzisiejszego etapu. Wyścig w ogóle jest ciężkim wyścigiem, dlatego że jest... Każdy chce jechać z przodu, jest bardzo wysokie tempo, jest gorąco i to po prostu też kilometrowo etapy są dosyć długie, także nie należy ten wyścig do łatwych i na pewno każdy etap jest wymagający. Losy wyścigu rozstrzygnęły się na ostatnich 30 kilometrach. Od peletonu oderwała się grupa 10 zawodników. Ich przewaga przed ostatnim okrążeniem wynosiła już około 2,5 minuty. Wśród uciekinierów nie było jednak nikogo, kto mógłby zagrozić jadącemu w żółtej koszulce lidera Adamowi Wadeckiemu. Kilka kilometrów przed metą od grupy uciekinierów oderwali się Jarosław Kowalczyk i Marcin Wolski. Ostatecznie po samotnym finiszu pierwszy linię mety minął Kowalczyk. Kolarz BDC Mark Pol o 11 sekund wyprzedził Wolskiego. Sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia podczas wyścigu. Na szczęście sił nie zabrakło mi na końcówce i udało się wygrać. Najszybciej z grupy 8 zawodników finiszował Bartłomiej Matysiak z CCC Polsat Polkowice. Peleton, w którym jechali czołowi zawodnicy klasyfikacji generalnej, wjechał na metę ze stratą blisko 2,5 minuty do zwycięzcy. Koszulkę lidera zachował klubowy kolega Kowalczyka, Adam Wadecki. Zależało nam na utrzymaniu koszulki, bo jednak jest to prestiż dla drużyny i no, dzisiaj udało się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, bo zwycięstwo etapowe, mamy koszulkę lidera. Także jutro ostatni etap i będziemy walczyć do końca. Na ostatnich kilometrach zlokalizowana była premia punktowa poświęcona pamięci Marka Uczyńskiego. Wygrał ją drugi na mecie Marcin Wolski. Pamiątkowe statuetki z rąk dyrektora wyścigu Marcina Wasiołka odebrali zastępcy burmistrza Małgorzata Bebelska i Igor Czerwiński oraz Lucyna Domańska, naczelnik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Najlepszą drużyną po 3 z 4 etapów wyścigu był BDC Mark Pol, w barwach którego jechali zwycięzca wyścigu sprzed roku Robert Radosz, Marcin Sapa, który triumfował w 2008 roku oraz lider i zwycięzca Touru z 2004 roku Adam Wadecki. Przed ostatnim etapem wszystkie karty były w ich rękach, jednak lider ostrożnie wypowiadał się przed jazdą indywidualną na czas. Nie jestem specjalistą od jazdy na czas, ale mówię, na pewno zrobię wszystko, żeby jak najlepiej pojechać w tym wyścigu. I no na pewno gdzieś tam wracają te chwile, kiedy wygrywałem w 2004 roku. Słowa Wadeckiego okazały się prorocze. W czasówce był dopiero 34 i ostatecznie spadł na 11 miejsce w klasyfikacji końcowej. Czwarty etap w Szydłowcu wygrał Ukrainiec Witalij Popkow. Trzeci czas uzyskał Mateusz Taciak z CCC Polsat Polkowice, który został zwycięzcą całego wyścigu. Zieloną koszulkę dla najaktywniejszego kolarza zdobył Białorusin Sergiej Popkow. Najlepszym góralem został Damian Walczak z BDC Mark Pol, a w klasyfikacji do lat 23 triumfował Mateusz Nowak. Najlepszą ekipą był BDC Mark Pol Team.